Dzień dobry wieczór. Jestem ponownie Starki. Jest ze mną oczywiście siostra. Hejo! No, i dzisiaj zajmujemy się wątkiem najpierw Summer, potem odnaleźliśmy już miejsce, gdzie kupić mięso dla naszego żabeła. Więc tym też się zajmiemy. Ale najpierw Summer i nasze nauki. W miejscu, w którym w sumie już byliśmy. Szkoda, że wcześniej nie wiedziałem, że tak będzie, to... No dobra, wcześniej bym nic nie zrobił, bo tak czy jakbyśmy musieli potem tu przypływać kolejny raz z owcą i tak dalej w ogóle, więc to w sumie nic nie zmieniło. Jesteśmy. Co za... Piękne miejsce. Piękne, jakieś odosobnione miejsce, coś chyba tego typu. I ten widok... Cóż, on nie może być niczym pobity, czyż nie? Tak, to będzie perfekcyjne. Widzę mały punkt widokowy tam na klifie, coś tego typu. Po prostu idź, spotkamy się tam. Jak to zrobię? Nie martw się. Na pewno dam radę, żeby wywężować swoje wejście do góry. Delikatny suchar. Dobra. W sumie już tu byliśmy, co? Dużo raczej tutaj do roboty nie ma. Ewentualnie tylko to, co... Tylko tyle co, to ewentualnie właśnie pozbierać to, co w kopalni się odrodziło. Jakieś grzyby czy cokolwiek. A jestem w kopalni? Nie. Dobra, teraz lepiej. Chociaż nie sądzę, żeby tutaj się coś odnowiło. Dobra. No jednak. Mówiąc, że nie sądzę, właśnie zobaczyłem ponownie skałę. Nie, co mi te skałki. Węglowe i te jakieś inne. I tam coś jest. Byliśmy tutaj? O, nie jestem pewien. Naprawiło się na szczęście. Nie, nie, nie było nas tutaj. Ale widać, że i tak nie zwiedzimy tego miejsca do końca. Może Summer nas tego nauczy. No chyba właśnie, że tak. Summer jest naszą jedną nadzieją na to, żeby nauczyć się sruwać na wiatrach. Tutaj były jakieś skałki. Ale dobra, nie, odpuśćmy sobie skałki, bo to tylko węgiel. Mamy ich akurat pod dostatkiem. Ale gdyby to był forager, to bym pewnie się skusił. W foragerze można żreć węgiel. To w sumie często na odcinku robiłem ostatnio. Zresztą ci, którzy widzieli, to będą wiedzieć. I tak, siostra, w tym momencie, w którym oni będą widzieć ten odcinek, to tamten odcinek już też się ukazał. Aha, dobra. No, jest. Trzeba z nim pogadać. A! Nie straciłam nic ze swojej... z siebie, coś tego typu. Czyż nie? Mogę być stara, ale dalej mam trochę sztuczek w rękawie. I pokonywanie młodzików w wyścigu wspinaczkowym zawsze było moją specjalnością. Ale starczy tego. Skupmy się na tym, co jest najważniejsze. Ta lekcja, jak możesz zgadnąć, będzie specjalna. Do tej pory skupiliśmy się na odpowiedniej opiece nad roślinami i plonami. Cóż, teraz pora skupić się w odpowiednim stopniu na umyśle. Słońce i muzyka są narzędziami farmera. Cóż, naszym narzędziem tutaj teraz będzie sztuka medytacji. Widziałem jeszcze na wyspie, gdzie owce zbieraliśmy podobne miejsce. Pewnie coś też z nim będzie można zrobić. I to jest dlaczego cię tutaj przyciągnęłam. Widzisz ten kamień? Tak. Nie był konsekrowany bądź coś. Potężna duchowa energia przepływa przez tą energię. Wiem, wiem, może wydawać się dziwne. Duchowa energia przez energię. Przez to miejsce, nie energię, cicho tam. Cicho. Okultystyczne nawet. Ale rozchmurz się, coś tego typu. Na początek... usiądź obok mnie w taki sposób. Okej, twoja kolej. Ja też mogę medytować? Medytacja, Stella. Jest... jakimś sposobem na zdobycie całości, coś tego typu. Dobra, mniejsza to. Naszą całość i jedyność, coś tego typu. Pełno nowicjuszów wierzy błędnie. Jest w pościgu za pustym umysłem. Ale umysł nie jest pusty, Stella. Jest w najlepszym warunkach dziki i nieposkromiony. Violent był chyba... nieagresywny, tylko ten...
choć agresywny to może być też to. I troszczący się. Kochający i destrukcyjny. Pełen nienawiści, ciekawy, przestraszony. Kulka spalonych nerwów. Dosłownie jak smok, nie może być kontrolowany. Musi być pozwolony, by... No, jak puścić to się nazywa? Go wolno. By sobie właśnie wolno latał, czy tak nazwę... wolno wariował, coś tego typu. Mój ojciec też żył z tą... Tormenty to jest chyba na zasadzie... Przekonania? Nie. Brakuje mi słowa. Udręczoną kreaturą. Może dziwnego, może innego gatunku. Siostra, proszę, nie hałasuj tym. Wybrał, by walczyć. Próbował muskułami zmusić ją do posłuszeństwa. By odznaczyć go znakami agresji, przemocy, coś tego typu. I głównie by uciszyć je. Myślał, że nicość jest rozwiązaniem. Ale nad smokiem nie można zapanować. Walka zostawiła mego ojca, czemu uczyniła mego ojca zniszczonym człowiekiem. Pozwól swojej duszy, czy na swojego umysłowi podróżować, Stella. Delikatnie. Nie przestrzeluj swojego kota. Jak przestraszonemu kociekowi. Pozwól mu poczuć zapach trawy. Pozwól mu doświadczyć i zauważyć przepływ wiatru przez swoje włosy. Ciepło promieniujące od kamienia za tobą. Rytmiczne bicie fal poniżej nas. Pozwól swojemu duszy teraz duchowi pętrować wszystkie rzeczy, by uczynić je twoimi, ale uczynić ciebie ich. Chyba wiemy, po co pokój relaksu będzie. Nie wiem. Bądź jednym, bądź wszystkim, ale kontynuuj bycie. Mądre słowa. Takie to bywa do tej medytacji. Nawet jeśli. To i tak, moim zdaniem mądre i w ogóle. I se poszła. Cóż, zobaczmy, co teraz mamy. Nie tutaj. Nie wiem, czy na statku, czy tam gdzieś na dole. Ale musimy pogadać z Summer. Czekaj, bo tam tego nie zebraliśmy. Czego? Przecież zebraliśmy już, siostra. Tlamą jesteś. A nie kotem. Tutaj jesteś. Wygląda na to, że moja lekcja miała dosyć poważny wpływ. Byłaś tam przez godziny. Ja musiałam co prawda wyprostować swoje nogi po jakimś czasie. Kobieto, jakie nogi? Ty wężem jesteś! O, co mówisz? Wizja? Oczywiście! Jesteś przewodnikiem dusz w końcu. Mistyczna energia tego świata jest związana, by wpływać na ciebie w jakiś specyficzny sposób. Mistyczny w sumie. Jestem pewna, że są tu gdzieś jeszcze jakieś inne miejsca mocy. Nawet chyba wiem, gdzie jest jedno, jak już powtarzam. Ale to na spokojnie, najpierw idziemy po mięso. Jeśli odnajdziesz je, bądź pewna, żeby ty przy nich medytować. Może więcej wizji będzie w twoim umyśle. Wiesz, Stella, kiedy tam byłaś, staram się zrobić trochę myślenie, czy trochę pomyśleć. Chcę się przygotować na naszą następną lekcję. Jest nadal tak wiele, żebyś się nauczyła, ale nie mogę myśleć. Mój umysł nie jest pojednany, czy też po prostu nie mogę się na nim skupić, coś. Ona też miała wizję. Bo wiesz, ja też miałam wizję. Podarunek od Wszechświata. To smok, Stella. Czułam, jak pomału znowu idzie w moją stronę.
Chociaż miałam wielki... Ale wcześniej dokonałem jakiegoś wielkiego celu, zanim mnie całą zeżrę. Ale teraz uświadomiłem sobie, że smok nie ścigał mnie czy coś tego typu ani trochę. On za mną podążał przez dłuższy czas, ale w sumie razem ze mną. I ignorowanie tego nie uczyni mi niczego dobrego. Cóż, powinniśmy iść, czyż nie? Jeśli źle przetłumaczę coś, to możecie mnie skrzyczeć w komentarzach, jak mówiłem. No niestety jakoś tak mam, że nie potrafię dobrze tego tłumaczyć. Oj. Chyba są głodni. Tak. Deser jej trzeba dać. No to ostatnio robię. To daj nie wiem co. Spróbuj czegokolwiek. Herbatę spróbuj. Możesz spróbować herbatę. A, nie może. A nie będzie mogła się zatrzymać na dni. Przez dzień cały, jeśli to weźmie. Czyli ona je robi stimulant. Mhm. Czyli kawy też nie można. Może sałatkę spróbować. Ona po prostu ją zje i tyle. Przecież ci mówiłem już. A ja mu dałeś? Tak, ona nie jest głodna. Dobra, w takim wypadku muszę zobaczyć, gdzie był ta gdzie była ta wyspa. Tutaj. Szybciej będzie do autobusu. Tak? Szybciej będzie do autobusu. Jak nie będziemy tego Alexa wykorzystać. Dobra, w takim wypadku trzeba się też zająć owcami, bo już zarosły. I są głodne. To ja swoją naprawię, już tutaj jest moja. Dobra. Dam ja bez różnicy, ja po prostu chcę się nimi zająć. A wełnę te wyrazy! Przy okazji weź wełnę, bo nie zdążyłem. Biegnąc pukał. To... A nakarmiłeś przynajmniej? Nie. Bo kapusta wyrosła, kapusta jest ważna. Trzeba ją zerwać, póki świeża. Kapusta ważniejsza od... No tak. Kapusta jest ważniejsza od owcy. O, skończyły się nasiona. A przy okazji kupimy jakieś, jak będziemy tam. A właśnie, musimy też drzewno odnaleźć, żeby móc w końcu sadzić owoce. Na razie podoba ci się w miarę układ? Mówię, jest w porządku. I tutaj mamy kuchnię. Przecież wiem, już w niej gotowałem. Tak. Kiedy byłam uzdrowiona, nie chciałam wracać do mojego starego życia. Nie chciałam wrócić do właśnie ścieżek trucizny i nienawiści. Jej historia. Rose przypomniała mi o mojej miłości z lat młodości. Otworzyła mi oczy. Nie celowo, ale odsłoniła mi oczy, czy tam otworzyła. Posiadałam wszystko, co posiadałem. Posiadałam. Wzięłam wszystkie nieczyste pieniądze, które do tej pory zarobiłam. Kupiłam sobie kawałek ziemi. No, takiej po prostu poza zasięgiem, tak dalej, takiej odosobnionej. I zaczęłam od nowa. Słuchając ukrytych pieśni natury. Kiedy słuchasz Stella, naprawdę słuchaj. Rośliny powiedzą ci pełno różnych rzeczy. Jakie one są, czego potrzebują, kogo one kochają. Niektórzy nazywają to biodynamicznym sadzeniem. Ja nazywam to słuchaniem do dźwięków wszechświata. No, wyrzeźbiłam to malutkie gniazdko w środku lasu. A kiedy w końcu odpowiedziało, kiedy kwiaty, drzewa i ptaki zaczęły już po prostu, nie wiem, czy hałasować, czy się cieszyć, czy rozpromieniowywać, już się plączę, silniej niż kiedykolwiek z dotykiem trucizny. Jednego dnia tej samotności, kiedy wzgórze było szmaragdowo zielone. Cóż, wtedy... Co? O, a to ciekawe. Wtedy poprosiłam ją, by mnie poślubiła. Ją? Okej. Ta gra naprawdę porusza takie często pomijane tematy. Oj, ona też coś od nas chce. Jak pewnie zauważyłaś, jest dosyć pełno...
sporo otwartej, pustej przestrzeni w moim domu. W moim domu, wiesz co? Powinniśmy dodać... Szafę. Szafę, czy garderobę w sumie, tak. Taki dosyć wymyślny... komodę, coś tego typu. Na twoje ubrania. Wyglądam na to, że nie masz gdzie przechowywać swoich ubrań. To byłoby idealna okazja, co o tym myślisz? Pewnie kota będzie można malować. Przy okazji jesteśmy już na miejscu, zobaczymy co garderoba potrzebuje. A Aleks już się cieszy. Uwaga, garderoba. Budujemy. Oczywiście, że budujemy. Pewnie kota będzie można pofarbować. Pewnie tak. O, i ona już coś od nas chce pewnie, przy okazji. Wonder. Cudownie. Szkoda tylko, że nie mogę z nim pogadać przez to wszystko. Rozpieszczasz mnie, Stella. Co za wspaniałe, niesamowite... miejsce. No, kawałek meblów. Ożywia ten pokój tak bardzo, tak. Dużo bardziej przytulnie teraz. A dobra, przy okazji jest pełne akcesoriów i ubrań. Nie wiesz, jaką szczęśliwą mnie uczyniłaś. Na co czekasz? Wyskakuj z tych starych, brudnych ubrań. Ubierz coś nowego. Okej, okay, ja pierwszy. Aha. Kota można czy tutaj można zmieniać kolory po prostu. Okej. Okay. Co jeszcze takiego mogę zmienić? A, kapelusz też. Na razie wszystko po prostu pozmieniam. Ja sama chcę się zmienić. Chociaż prawdopodobnie wrócę do standardowych. Dobra, na razie tak, pogadam i zaraz wrócę do oryginalnych kolorów. Zamknij proszę. Na razie chyba nie można zmienić. Interesujący wybór. Wiesz, no cóż, to na pewno jest współczesny wybór. Bardzo młodzieżowy. Ale co powiesz na coś bardziej klasycznego? Myślę, że było tam jakieś inne ubranko w szafie. Spróbuj go. Aha, czyli... czyli taki po prostu komplet. Fantastycznie! Och, słodziutka, nie jest teraz dużo lepiej? Oj, wyglądasz tak uroczo. Czy tam w sumie tak bardzo... tak słodko, że mogłabym cię skrupać, dosłownie coś tego typu. Taki babciowy gadanie. Szkoda, że nie możemy jej miny zobaczyć. Wiesz, jaką mam nie tą... Serio? Wiesz, którą? Tak, wiem. I jest jeszcze dużo więcej dla ciebie do spróbowania. Nie wstydź się, przyjdź kiedy zechcesz. Zawsze uwielbiam robić takie pokazy mody z moimi wnuczkami. O, co to jest? Znalazłeś to w dolnej komodzie? Tak, w dolnej komodzie. Okej, okay. Poczekaj, otwórz mi to. Co to jest? Jakieś obrazki i listy? O, to są moje. Jak je znalazłaś? Jak one tam się znalazły? To jest tajemnica. Wygląda na pismo mojego męża. O, jest całkowicie... pobałaganiony, pomieszany i tak dalej. Oczywiście on nigdy nie był delikatny. Ale dosyć... kochający. Tak, dosyć taki... no, rzeczowy i kochający. O, spójrz na to, mój ogródek. Widzisz te wszystkie drzewa? Słodka Eugenia... zasadziła drzewo dla każdego z naszych dzieciaków. I naszych wnuków. Sadziliśmy jabłka, wiśnie, gruszki... Pamiętam, jak moja wnuczka bawiła się na drzewie z jabłkami swojej matki. Takie słodkie wspomnienia. O, spójrz na mnie, znowu się rozczulam. Idź, kochana. Nie będę zabierała ci więcej czasu. Dobra, zobaczmy, czy są jakieś nowe kolory. O, idealnie. Nie. Ale ty też masz zostać różowy. No, a ja wracam do normalnych chyba. Nie. Co? Tak. Ja. No, obiecałaś mi, siostra. Mówiłem, że będzie różowy kotek. Ja tak serio chcesz to wrócić do normalnego. Mi nie przeszkadza, żeby to chodził w takich kolorach. Dobra, to już się stajemy. Dziękuję. Dobra, to ja gadam z Aleksem. O podróży. Oczywiście tutaj, bo tu jest najbliżej. I się cieszy. Nie wiem, czy to jest płatne, czy nie, ale no. Już jesteśmy. I teraz tylko trzeba podlać rośliny, wyznaczyć kurs. Ja podleję rośliny. Ja wyznaczę kurs szybko. Póki jeszcze mamy czas. Na tą wyspę tutaj można kupić mięso.
A jak wszyscy wiedzą, potrzebujemy mięsa na kotlety dla naszego żabeła, który chce kotletów. Dalej nie wiem, czemu chce te kotlety, ale chce. Dobra, jeszcze trochę herbatki. Nie wiem, czy będzie ktoś, kto będzie lubił herbatę, ale i tak warto ją sadzić. Co ziewasz, siostro, co? Już wymiękasz? Nie. No, ja myślę. Jeszcze dużo przed nami. Okej. Okay. Wiesz. Spokojnie, siostra, nie musisz tutaj rozpowiadać. Dobra. W sumie zaraz będzie pora spać, chociaż może zdążymy przed snem dotrzeć. Tak, zdążymy. Jesteśmy na wyspie. Realnie. Może tu będzie coś nowego. Na pewno będzie sklep. I witamy w... Furugawa. Furugawa. Tak, Furugawa. Nie wiem, czemu tak trochę japońsko to brzmi. Czyli w moim odczuciu. Uff, wspinaczka. I kolejny jesteś ludzie, którzy pewnie nie mają nic mądrego do powiedzenia. Nie, nie lubię. Ej, może to być jakieś kolejne miejsce do ulepszenia. Jakiś budynek, do którego można wejść. Ja wlazłam sobie na dach. W środku chyba niczego nie ma, więc... No niestety. Ale dobra, chodźmy szukać tego sklepu shopeowego, a nie... Nie wiem, no, co to? Gdzie to może być? Dawaj. O! Co za ptak. Niesamowite wyczucie. No chyba jakiś ptak. Ptak to będzie. Jestem pewna. Jestem w wielkim... wielkiej potrzebie... wsparcia. Asystencji. Mogę powiedzieć swego... Aha. Z twojej przyjaznej... skądś znajomej twarzy... że na pewno jesteś bez wątpienia w typie pomagaczki. Słuchaj, szukam czegoś, żeby skompletować zestaw pięciu tradycyjnych kawałków drewna, czy coś tego typu, nie wiem o co chodzi. Czy jakieś... No nie wiem, nie jestem w stanie powiedzieć, czym są woodprints, ale okej. Okay. Są datowane na okres Ushiro. I jako takie są bezcenne. Bo znalazłem cztery z nich, ale ostatni jakoś mi ucieka. Jestem pewien, że jest gdzieś w tej wiosce. Co więcej, jestem prawie pewien, że był... O Jezu, w posiadaniu lokalnego sprzedawcy, Teodora. Nie, znowu shop. Ale... odmawia nawet przyznania się do jego egzystencji. Co za nie w porządku gościu, czy coś takiego. Shop. Tanuki. Czymkolwiek on jest. Ale z twoją pomocą, tak z twoją małym uśmieszkiem, na pewno i twoim... z twoim niegrożącym podejściem... Jestem pewien, że uda się zdobyć to ostatnie coś. Tak, zdobyć. Jeszcze plączę. To będzie ostatnia część tego... śliskiego puzzla, czy tego typu. No to już idź. Nie mogę się doczekać. Mogę wejść? To będzie, nie, tak. A tam jest jakiś przedmiot. No na pewno, to akurat jestem pewien. Tutaj też jestem pewien. Medytacja? Nie, jednak nie medytacja. A szkoda. A, właśnie do chałupy trzeba wejść. Każdemu grzebać w chałupie. Dobra, nic tam nie było. Czekaj, bo ja nie umiem wejść. Patrz, jak się podświetli, to wtedy możesz wyjść. Widzisz? Kolejna chałupa, do której muszę wejść. Ja nie wchodzę. Okej. Okay. O, patrzcie, kto tu przyszedł. Alice. Prawie. Czekaj. Element parkouru. Okej, okay, zobaczmy co... Aha. Będę kupić mięso. I różne nasiona. Cztery mięsa kupię, żeby było trochę na zapas. I pogadam z nim. O, witaj, kliencie! Czy nasz katalog nie jest... czy nie satysfakcjonuje? Jesteś zainteresowany jakimiś wyspecjalizowanymi przedmiotami? O, woodprint mówisz? Tak, nie wiem o co chodzi. Siedział w mojej specjalnej kolekcji przez wieczność, a teraz nagle każdy o niego pyta. Najpierw ta pedantyczna osoba, bardzo niemiła.
i gorzej. Przetrząsali wszystko. Nawet nie mówiłem im o tym wszystkim. Oferowałem im jakieś złomy zamiast tego. I nagle ta olbrzymia, morsowa kobieta przyszła tutaj i wymusiła, bym jej to sprzedał. Aha. Ona to ma. I w ogóle przyszło mu na myśl jakieś licytacja, wojna licytacyjna, ale zaoferowała mi naprawdę poważne pieniądze za to. Ona była naprawdę, dobra, nieważne tutaj o co chodzi, ale ona była jakaś tam specyficzna, tak ciak, to wszystko, co o tym wiem. Nie mogę ci z tym pomóc, ale czuj się wolna, żeby przeszukować moje rzeczy. Tutaj za dwie monety, zruwanie! Dawaj! Będziemy mogli zruwać! Pewnie na tych wiatrach. Nawet życie. No ja nie wiem, ale od razu to biorę. Na wiatrach. Jej, nowa moc. Ten kotel. Dobra. Co? Przytrzymaj. Żeby... Aha, ja na kapeluszu. A ty się nadmuchujesz. Tak, na wiatrach. Łodzie. Łodzie, panie. Co to fajne będzie. Patrz na tego kotła. I... Musisz vintage postę. Jakiś... Nie wiem co to, ale fajnie można sobie teraz sterować. Zobaczmy w ogóle, jakie jest zadanie. A, musimy wrócić do tego gościa po prostu. Tylko gdzie on był? Tutaj czy trochę dalej? A, dalej. Dobra, tylko może pójdźmy najpierw do końca wioski, zobaczmy co jest jeszcze z drugiej strony. Czy ciągle będzie nadmuchiwała tego kota? Ja, czyli wyżej można się dostać tylko dzięki tej mocy. Przy okazji widać w końcu, jaką fryzurę ma Stella tak całkowicie. Dzięki temu. Jaką ma? Takie krótkie włoski, widzisz? O! Nigdy nie chciałem wrócić do domu. Wiecie, to jest super. Jeśli chcesz zostać w moim miejscu, znaczy tutaj no, jesteś bardziej nawet niż mile widziana. Oto mój klucz. Jeśli drzwi będą dalej zablokowane, no po prostu walnij je i się otworzą. Zawsze się zaczynają. Ja chcę cieszyć się widokiem zawsze. A ci, do jednej chałupy mam teraz wejście. Ej, tutaj jest jakiś sekret? Nie. Okej, czyli już mamy klucz do zamkniętego domu. Jezu, ale ten kot jest taki biedak z tym wszystkim. Ja naprawdę, coraz bardziej mi się wydaje, że ten kot jest strasznie pokrzywdzony z tymi animacjami. Niestety się zgadza. Dobra, najpierw wejdziemy tutaj, potem z nim pogadam. Wali. Dobra, i coś tam jest? Co my tu mamy? Linen i lerczuk limpatu. Czyli nic wielkiego, ale okej. To teraz z nim muszę pogadać znowu. O, jesteś z powrotem. Czy zdobyłaś brakujące coś? Nie, już od razu już było sprzedane, ale jak? Chwila, czy tu jest jakiś rywalizujący ze mną kolektor sztuki? Morsowa kobieta, mówisz? Oczywiście. Oczywiście, że to była ona. Ach, ta okropna kobieta. Ta... przebiegła... szarlatanka, czy tego typu, dobra. Nazywa się kolekcjonerką, jeśli w to wierzysz. Ona nawet niczego nie kolekcjonuje. Jestem pewien, że kupiła to wszystko tylko po to, żeby mnie zdenerwować. Nie powinienem nigdy jej mówić o mojej kolekcji. Ta brzydka... tyłko twarzowa... Dobra, nieważne. Cóż, nie jestem tym, który nie chce odmówić rywalizacji, ale ta brzydka wiedźma się gdzieś chowa. Chowa się przed tobą. Nie wiem dlaczego, ale wiadomości o nowym przewodniku dusz spowodowały, że ukryła się jak jakiś karaluch. Jak interesujące. Tak, tak, jesteś przewodnikiem dusz. Powiedz mi coś, czego nie wiem.
Mhm. Ale powinna wiedzieć lepiej, być mądrzejsza niż mówić mi, gdzie jest jej kryjówka, tak czy siak. Chowa się na tych koordynatach. Odwiedź ją, czyż nie? A kiedy ją odwiedzisz, pokaż jej tą figurkę. Będzie wiedziała, uwierz mi, będzie wiedziała. To... nie martw się, to jest tylko jakiś złom, który Teodor mi dał. Ceramik figur. Dobra. W takim wypadku wiecie co, odcinek dobiega do końca. Ale wygląda na to, że tu trzeba będzie jeszcze powrócić kiedyś. Ze względu na to zlecenie i tego gościa. Prawie się udał. Ja tam chcę. Chyba, że ja będę pierwszy. Uwaga, uwaga, to trzeba z dachu chyba. No i widziałeś. Tak, widziałam, że zepsułaś. Wszystko przez ciebie, dobra, na 3, 2, 1 obaj lecimy. No chyba trzeba będzie w ten sposób. 3, 2, 1. Pewnie tobie się uda, mi nie. O, czy tu jeszcze wyżej coś było? Hematyt i jeszcze jakaś kartka. I tutaj jeszcze też możesz otworzyć. A, nasiona. Dobra. No i biedny kotel! Ten biedny kotel. No i szczerze... ale nie umiem się powstrzymać. Nie mogę więcej nic powiedzieć, poza tym, że dziękuję za uwagę. No i do zobaczenia w następnym odcinku. Tak kotem więc... wam machę. Po prostu trzymajcie się. Hej, hej.